Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Bugara. Witam w drugim odcinku naszego podcastu Trzy pytania o, w tym jakże wyjątkowym poświątecznym czasie. Dzisiaj naszym gościem będzie Adrian Bochenek, prezes Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Witamy Cię, Adrianie. Dzień dobry Państwu, witam w tym okołosylwestrowym okresie. Okołosylwestrowy. Jako osoba, która w tym roku została prezesem, czy mógłbyś nam podsumować działania stowarzyszenia w tym roku? Co się udało zrealizować? Tak. Działania stowarzyszenia oceniam jako bardzo pozytywne. Jak wspomniałeś, w tym roku objąłem tę zaszczytną funkcję prezesa stowarzyszenia, jednego z najstarszych organizacji studenckich w Polsce, ponieważ działamy już od 12 lat i właśnie w tym roku mieliśmy upamiętnienie tej, właściwie to 10-rocznej działalności, ale tak naprawdę 12-letni, gdyż z uwagi na pandemię COVID-19 musieliśmy przesunąć nasze obchody o 2 lata. Natomiast już podsumowując to, co udało nam się zrobić przez te 6 miesięcy, czyli od momentu, kiedy zmienił się zarząd, to na pewno zaczęliśmy działać na szeroką skalę. Rozbudowujemy się w całej Polsce, tworzymy nowe oddziały. Takim przykładem jest na przykład stworzenie oddziału w Lublinie w tym roku, ponieważ chcemy odbudować tę naszą dawną potęgę stowarzyszenia, gdzie działaliśmy wtedy w kilkunastu miastach. Poza tym kontynuujemy nasze kluczowe projekty, jakim jest na przykład Akademia Skolimowska. W tym roku odbyły się dwie edycje Akademii, jedna o profilu administracyjno-geopolitycznym, druga ekonomiczno-finansowym. Miałem zaszczyt prowadzić tę pierwszą. Poza tym zrealizowaliśmy projekt namiotów wyklętych, czyli takie coroczne upamiętnienie żołnierzy wyklętych. Też nasza, można powiedzieć, markowa pozycja w działalności. Braliśmy udział również w wielu projektach, wydarzeniach. Współorganizowaliśmy forum Wspólnie dla Przyszłości. Nasi członkowie jeździli na Kolegium Służby Publicznej. Poza tym wzięliśmy udział w Marszu Niepodległości pod wspólnym wielkim banerem. Zorganizowaliśmy akcję aresztowań. Wypuściliśmy serię artykułów. Zorganizowaliśmy również turniej, by promować wśród młodych ludzi zdrowy tryb życia. Poza oczywiście wspomnianym balem i konferencją na nasze 12-lecie była także delegacja do Lizbony, czyli nawiązanie takich międzynarodowych więzi, międzynarodowej współpracy w środowisku konserwatywnym, nie tylko wśród takich decydentów portugalskich posłów na przykład, ale również naszych kolegów i koleżanek z różnych części Europy. Dziękuję. To faktycznie bardzo dużo aktywności, zwłaszcza jak na jeden rok, i słuchaczom bardzo polecić tę inicjatywę. Z pewnością jest to wyjątkowy projekt, który warto poznać, zwłaszcza dedykowany wszystkim, którzy zainteresowani są chęcią rozwoju, jak i rozszerzania swoich kompetencji. Ale na pewno, z pewnością, drogi Adrianie, również równie ambitne plany szykują się na przyszły rok. Możesz coś nam zdradzić, mili słuchaczom? Oczywiście, myślę, że na przyszły rok te plany są jeszcze bardziej ambitne i też wróżę, że realizacja będzie także bardziej ambitna, ponieważ, tak jak już wspomniałem, rozbudowując nasze oddziały, chcemy działać bardziej ogólnopolsko i te nasze wydarzenia robić również w innych miastach. Oczywiście ja nie wspomniałem tutaj przy poprzednim pytaniu o takich codziennych wydarzeniach, które organizowaliśmy, jak na przykład spotkanie z redaktorem Jakubem Maciejewskim, spotkanie autorskie to było, czy spotkanie z doktorem Jackiem Bartosiakiem, więc czy na przykład Marcinem Makowskim, tak? Więc takie spotkania z ludźmi, powiedzmy, świata dziennikarstwa, nauki, towarzyszą nam również na co dzień, ale jest tak dużo, że aż po prostu szkoda czasu na ich wymienianie. To pokazuje, że stowarzyszenie działa bardzo aktywnie, a plan na przyszły rok to jeszcze więcej takich właśnie wydarzeń, by tych wydarzeń było tak dużo, że nawet nie starczyłoby czasu na wymienienie wszystkich, ale do tego muszą służyć silne media, silne social media również.
Więc oczywiście planem jest rozbudowa tych mediów. Już mamy tutaj założoną specjalną grupę medialną do koordynowania tych mediów, więc to będzie cel na przyszły rok, by dotrzeć do jak największej ilości odbiorców, by te treści były atrakcyjne, by przyciągnąć jak najwięcej osób, uwagę jak największej ilości osób. Poza tym chcemy działać też bardziej internetowo, tworzyć podcasty, kontynuować serię raportów, stworzyć trzy raporty. Będą to dwa raporty młodzieżowe oraz jeden raport o stanie państwa. Raporty młodzieżowe będą polegać na ocenie polityki prowadzonej przez rząd w sprawach młodzieży oraz będzie to również takie pytanie dla młodych ludzi, co jeszcze można ulepszyć, co można pomóc, w jaki sposób również NGOsy mogą angażować się w pomoc młodym ludziom. Poza tym planujemy również na piękną, okrągłą 340. rocznicę Bitwy pod Wiedniem zorganizować Marsz Zwycięstwa w Warszawie. A także, tak jak już wcześniej wspomniałem, bardziej skupić się na takich innowacyjnych rzeczach, jak na przykład stworzenie mapy interaktywnej powstania listopadowego, gdzie młodzi ludzie będą mogli sprawdzać miejsca pamięci powstania listopadowego oraz krakowskiego. Poza tym oczywiście kontynuujemy tworzenie nowych oddziałów, a także planujemy stworzenie, nagranie i zrealizowanie filmu krótkometrażowego o historii Polski. Poza tym również planujemy zrobić dużą konferencję pod tytułem Nowe technologie w służbie Rzeczypospolitej, więc kładziemy nacisk na taką innowacyjność, na bycie dobrze odbieranym przez również młodych ludzi, ale także na działalność naukową, jak na przykład konferencja. Czyli można śmiało powiedzieć, że z pewnością warto będzie śledzić aktualnie wszelkie strony i w oczekiwaniu informacji o nowych wydarzeniach, których jak widać nie braknie. Oczywiście. Zachęcamy do obserwowania nas na wszelkiego rodzaju mediach społecznościowych, Studenci dla Rzeczypospolitej. Muszę przyznać, że bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza, że nie ma co ukrywać od ostatnich 3 lat życie społeczno-gospodarcze działa w Polsce na dosyć dziwnych obrotach. Najpierw zaczęło się od pandemii po koronawirusa, co spowodowało lockdowny, wielką niepewność. No, aktualnie przede wszystkim polskim społeczeństwem, no i całym życiem politycznym wstrząsnęła trwająca od lutego inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jak przewidujesz ilość wyzwań, jakie pojawią się w przyszłym roku dla organizacji trzeciego sektora? Bo jak dobrze wiemy, postawa w tym roku różnych działaczy społecznych, można powiedzieć, była na medal, prawda? Jak chodzi o pomoc uchodźcom, pomoc humanitarną, jak i również kontynuację działań bieżących, edukacyjnych. To zresztą sam podkreśliłeś w przypadku działań stowarzyszenia, prawda? Tak, ta działalność na pewno była bardzo imponująca. Trzeci sektor, NGOsy różnego rodzaju, czy też także szkoły bardzo aktywnie włączyły się w pomoc na początku podczas pandemii, później podczas wojny na Ukrainie. My oczywiście zachęcamy i również sami wspieramy, pomagamy naszym sąsiadom za wschodniej granicy. My oczywiście byliśmy bardzo aktywni podczas tego okresu, dostaliśmy nawet podziękowanie od pana dyrektora Polskich Kolei Państwowych za pomoc na dworcach, za pomoc również w takich zwykłych miejscach lokalnych, w szkołach, na przykład przy pakowaniu ubrań dla uchodźców wojennych. Inne organizacje również bardzo aktywnie pomagają. Na pewno jestem bardzo dumny z moich tutaj kolegów z trzeciego sektora. Więc jeżeli chodzi o Ukrainę, oczywiście różnego rodzaju zbiórki, czy to były pieniężne, czy materialne. A podczas pandemii organizacje aktywnie włączyły się w korpus wsparcia seniora, czyli pomaganie osobom starszym, robienie na przykład zakupów, czy wyprowadzaniu psa chociażby. Więc ta rola trzeciego sektora jest bardzo duża, pomimo tego, że państwo również staje na wysokości zadania, pomimo tego, że państwo wzorowo wspiera
obywateli, czy to Polski, czy Ukrainy, czy to podczas pandemii, czy to podczas wojny, no to te organizacje na pewno bardzo Państwu pomagają i dzięki temu to działa właśnie jak działa, czyli bardzo dobrze. Dziękuję Ci bardzo. Tak się jeszcze nadwyżkowo zapytam, czy przewidujesz, że już w przyszłym roku, czy to również w przestrzeni publicznej, czy po prostu w kwestii organizacji trzeciego sektora pozarządowego, organizacji sektora pozarządowego, czy możemy spodziewać się jakiejś już powolnej stabilizacji, gdzie jednak ta pewna forma ciągłej mobilizacji będzie stopniowo tak naprawdę się studzić? Na pewno, jeżeli mam do czynienia z jakimiś wielkimi problemami czy wydarzeniami, to ci ludzie się mobilizują po prostu. Wtedy na pewno nie brakuje wolontariuszy. Nasz naród ma właściwie w genach pomaganie innym ludziom. Natomiast dzięki temu właśnie, że te straszne wydarzenia tutaj mimo wszystko zjednoczyły nasze społeczeństwo obywatelskie, to wydaje mi się, że wiele osób pomagających wtedy zostanie już na stałe, a tych wyzwań na pewno nie będzie brakowało. Nie jestem niestety, albo niestety, jasnowidzem i nie mogę przewidzieć przyszłości, jakie kolejne wyzwania będą nas czekały, ale jestem przekonany, że nasze społeczeństwo obywatelskie, wspierane oczywiście tutaj również instytucjonalnie, stanie na wysokości zadania, cokolwiek by się nie stało. Dziękuję Ci bardzo, cieszy mnie tego typu optymizm. Czy chciałbyś coś może powiedzieć słuchaczom? Takie ostatnie słowo? Tak, jak tutaj Państwo słyszeli, nasze stowarzyszenie działa bardzo prężnie, ale również potrzebujemy nowych członków, ponieważ planujemy się rozrastać, planujemy nasze działania skupiać jeszcze bardziej w obrębie całej Polski, więc jeżeli słuchają nas tutaj studenci, młodzi ludzie z różnych miast uniwersyteckich i nie tylko. Zachęcam bardzo do wstąpienia do Stowarzyszenia Studenci Rzeczypospolitej. Naprawdę otrzymacie Państwo bardzo dużo benefitów. Jest szansa na rozwój, na poznanie nowych ludzi i na nabranie pierwszego takiego, można powiedzieć, zawodowego doświadczenia. I to doświadczenie będzie zbierane w obszarze trzeciego sektora. I to są słowa samego prezesa. Dziękuję Ci bardzo, Adrianie, że wziąłeś udział w naszym podcaście. Mam Dziękuję nadzieję, bardzo, że było będziemy mieli przyjemnie. okazję spotkać się jeszcze kilka razy. Tak, dziękuję bardzo, to była przyjemność. Ja tymczasem już nie mam nic do dodania. Dziękuję Ci bardzo. Wszystkiego dobrego i samych pomyślności w nowym roku życzę oraz sukcesów. Dziękuję bardzo. I tego samego życzę Tobie, Łukaszu, i Państwu. Dziękuję. Do usłyszenia. Czołem z Bogiem. Z Bogiem.